Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Kilkuletni okres wystawiania na sprzedaż, przetargi, do których nikt nie chciał przystąpić i pogarszający się stan techniczny. To aktualny obraz palmiarni w Wałbrzychu, która w latach swojej świetności była jedną z najpiękniejszych w Europie. Jeżeli wspomina się o Wałbrzychu gdzieś na terenie kraju, to na pewno, jeżeli by robić badania, które pokazywałyby, z czym się kojarzy Wałbrzych, nie mówię o sprawach negatywnych, tak, ale o tych pozytywnych, no to jest Zamek Książ, jest palmiarnia. My w Wałbrzychu mamy ją na co dzień, nam się wydaje, że jest i już. Natomiast dla osób z zewnątrz jest to rzecz, która jest wymieniana jako ta atrakcja tu na terenie Dolnego Śląska. Wielokrotnie władze miasta zabiegały o kupno palmiarni, jednak kwoty, jakich żądał właściciel, jakim jest Agencja Nieruchomości Rolnych, była zbyt wysoka. Teraz jednak po wielu latach obniżona została kwota przetargowa na zakup palmiarni i radni podjęli decyzję o przystąpieniu do przetargu. Wyznaczona kwota wstępna 1 000 000 zł to również bardzo duży koszt, jednak jak twierdzi skarbnik miasta Robert Hadaś, jest to ostatni dzwonek, aby uratować podupadającą palmiarnię. Niecałe 1 000 000 zł, ponieważ operacja jest związana z umorzeniem ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych. Będą potrzebne tam wielomilionowe nakłady. Skądś te pieniądze trzeba będzie pozyskiwać, no ale decyzja była niełatwa, ale została podjęta. No bo kto potem będzie za parę lat mówił, że doprowadziliśmy do całkowitego zniszczenia, tak jak się mówiło o rzeczach, które po roku 90 zostały zostawiane samym sobą, a okazuje się, że po 15 latach wraca się do tego. Gdyby to było robione wcześniej, te koszty byłyby mniejsze. Więc decyzja niezwykle trudna, ale w mojej ocenie chyba innej nie można było podjąć. Opozycyjni radni, mimo tego, że również uważają palmiarnię za perłę, nie zgadzają się jednak z pomysłem wydania pieniędzy na zakup, a potem na ogromne koszty remontu i utrzymania palmiarni. To prawda, to jest perełka, to jest unikat i tak naprawdę żal patrzeć, że popada w taką ruinę. Czy Wałbrzych stać na to? Trzeba zapytać pana prezydenta. On twierdzi, że tak, ale ja twierdzę trochę inaczej, bo sam zakup tej perełki nie będzie taki drogi. Bo jeśli przyjmiemy, że będzie to tylko 1 000 000 zł, bo reszta zostanie nam, powiedzmy, wcielona w umorzenie naszych zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnej, to nie będzie nas drogo kosztowało. Problem i sęk w tym, że ten obiekt trzeba wyremontować i trzeba go zabezpieczyć pod względem finansowania bieżącego. Gdyby gmina Wałbrzych wygrała przetarg i stałaby się właścicielem palmiarni, to pomysł jest taki, aby przekazać palmiarnię pod zarządzanie spółki Zamek Książ. 5 września jest przetarg i w tym przetargu na podstawie decyzji radnych gmina może wystartować, jest na to zgoda. Jeśli gmina wygra ten przetarg, czyli ta oferta gminy będzie najwyższa, no to wtedy gmina stanie się właścicielem. No i wówczas decyzja o tym, w jakiej formule to będzie zagospodarowane, już zapadnie technicznie. Wiele wskazuje na to, że będzie to aport do spółki i przedsiębiorstwa Zamek Książ, no i wtedy na nas spadnie obowiązek bieżącego utrzymania. Aczkolwiek, no tak jak dzisiaj wspominałem, to jest ogromnie trudne zadanie, ogromnie trudne wyzwanie. Agencja Nieruchomości Rolnej, dotychczasowy właściciel, ponosiła około 600 tysięcy rocznie strat na tym obiekcie, w zasadzie w ogóle nie inwestując, bo tak jak się ogląda tą palmiarnię, to tam nie widać jakichś wielkich pieniędzy zainwestowanych w ostatnim okresie, więc podejrzewam, że te środki bieżące będą jeszcze wyższe do przeznaczenia. My zrobimy wszystko, żeby te środki znaleźć. No tutaj przede wszystkim tym pomysłem jest stworzenie wspólnego biletu i zaproszenie gości zamkowych do palmiarni. To w jakimś tam stopniu na pewno zwiększy przychody palmiarni, zobaczymy jak dużo. Natomiast to jest ogromnie trudne wyzwanie. Tutaj podzielam opinię również radnych opozycyjnych, że to jest trudne zadanie i że rzeczywiście będzie trudno znaleźć te pieniądze, tylko że no, chyba nie ma innego wyjścia. Doprowadzono tą palmiarnię do takiego stanu, że to jest ostatni dzwonek, żeby ktokolwiek się tym zajął. Jest bodajże 7 czy 8 przetarg i nikt z zewnątrz się nie zgłosił. Dlatego też spółka tego nie kupuje. Spółka prawa handlowego no, powinna działać w ramach biznesowych i tutaj zakup byłby trudny, ale no, są pewne obowiązki zarówno na spółki komunalnej, jak i dla gminy, które no, nie można rozpatrywać tylko na zasadach stricte biznesowych. Być może docelowo ta palmiarnia będzie przynosić dochody, bo po remoncie to będzie jedna z 5 palmiarni w Polsce, więc jej potencjał marketingowy jest bardzo spory i rzeczywiście wiele osób chętnie do niej przyjedzie. No ale w tym momencie mamy taki obiekt, gdzie roczna liczba gości jest mniejsza niż nasi goście na Festiwalu Kwiatów, czyli my przez te parę dni jesteśmy w stanie więcej gości zaprosić. Dużo roboty przed nami, to jest ciężkie wyzwanie, no ale to wyjścia nie ma, trzeba zacisnąć zęby i mamy nadzieję, że poradzimy sobie. Wstępne pomysły na to, w jaki sposób podnieść przychody palmiarni, to m.in. łączone bilety do zamku i palmiarni. To jednak nie wystarczy, aby choćby zbilansować nierentowną jak dotąd palmiarnię.
myślimy o ogrodzie japońskim, bo to jeszcze za czasów Daisy był taki przestrzeń w tym ogrodzie i tutaj to też nam się, były kiedyś takie koncepcje, agencja nigdy nie zdecydowała się na tego typu inwestycje. To jest jedna z podstawowych elementów. Na pewno bardziej będę chciał rozbudować kwestię związaną z samą produkcją zieleni. Znaczy nie zamierzamy się ścigać z profesjonalistami w tej branży, natomiast przygotowanie takiej oferty dla turystów, żeby mogli kupić coś, co będzie kojarzyło się z palmiarnią, myślę, że jest rzeczą oczywistą. Być może uruchomimy jakiś niewielki punkt również na terenie samego zamku, który będzie korzystał z tego, co palmiarnia wyprodukuje. Na pewno będziemy chcieli przenieść część imprez. No tutaj wspominałem o festiwalu kwiatów. Nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłym roku ten festiwal częściowo nie odbył się na palmiarni. Rozmawialiśmy w trakcie festiwalu Księżnej Daisy również o tym, że być może jakiś z koncertów, czy to w trakcie festiwalu, czy przed festiwalem, to też jest doskonałe miejsce, żeby tego typu imprezy, które do tej pory nigdy tam się nie odbywały, realizować. Na pewno trzeba oznaczyć tą palmiarnię, bo to od tego chyba zaczniemy. Przecież w tej chwili większość gości, która wjeżdża do Wałbrzycha, nawet nie wie, że coś takiego jest, bo tam nie ma żadnego oznaczenia. Są mikrotabliczki, które o tym mówią. Zbudujemy stronę internetową, no bo też to są takie rzeczy drobne, które być muszą. Natomiast no, poza tym wszystkim to ogromnie trudne wyzwanie. Z tym, że traktujemy, że po prostu nie ma wyjścia i musimy się tym zająć. Nawet te pomysły nie przekonują opozycyjnych radnych. Utrzymanie w takim stanie, jakim jest, generowało koszt około 800 tysięcy rocznie. Wpływy były rzędu 150 tysięcy złotych, więc na dzisiaj według wyliczonek pana prezesa Urbańskiego brakowałoby około 500 000 na utrzymanie tej perełki. Skąd my to weźmiemy? Pan prezydent nie wypowiedział się, iż będzie to z budżetu miejskiego. Wszystko składa na barki Zamku Książ. Ja się zastanawiam, jak zrobi to Zamek Książ, jeżeli prezes mówi, że jego sprawozdanie finansowe za rok ubiegły zamknęło się stratą 49 tysięcy złotych. Mniemam, że będzie miał wiele koncepcji marketingowych, łączenia biletów, uatrakcyjnienia tego miejsca. Ale pamiętajmy, tam trzeba wykonać szereg remontów i to już, teraz, zaraz. Dlatego ja się obawiam, że na tej sali nie powiedziano jednego, że Zamek Książ nie da rady. Tym bardziej, że sam potrzebuje 15 milionów złotych na remont dachu. Więc skąd znajdzie pieniądze? Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że na tej sali nie przedstawiono solidnego montażu finansowego, który by nam radnym uświadomił, że bierzemy perełkę i słusznie, że bierzemy, ale stać nas na to, żeby ją wyremontować i utrzymać. Trudno rozpatrywać w kategorii stać czy nie stać w sensie ekonomicznym. Gdyby na tym można było robić interes, to dawno ta palmiarnia zostałaby sprzedana prywatnemu inwestorowi. No czasami zadaniem samorządu terytorialnego jest zająć się sprawami, które nie są dochodowe, ale które z punktu widzenia atrakcyjności potrzeb mieszkańców no musimy realizować i takim tematem jest zakup palmiarni. Pomysłodawcy jednak na czele z prezesem Zamku Książ są przekonani o tym, że udźwigną ciężar utrzymania palmiarni. Czy tak będzie? Okaże się już wkrótce. Starostwo powiatu wałbrzyskiego, które jeszcze do końca bieżącego roku będzie funkcjonowało w obecnych granicach, raz za razem udowadniało, że funkcjonowało dobrze, o czym świadczy wiele wyróżnień ogólnopolskich. Jednak czym szczególnie starostwo wyróżniło się lokalnie? Wygląda na to, że najbardziej widoczne z działań są remonty dróg, które są od lat zmorą kierowców. Miło nam zakomunikować, że trwają remonty na drogach powiatowych w powiecie. Skończył się remont w Głuszycy, to jest ulica Kolejowa. W tej chwili trwa remont ulicy Wiejskiej w Walimiu. Wykonywane są też odcinki w Starych Bogaczowicach i trwały prace i będą jeszcze trwały nadal w gminie Czarny Bór. Tam częściowo już zrobiliśmy, wykonaliśmy działania. Między innymi została zrobiona zatoczka przystankowa, co zwiększy komfort pasażerów korzystających z busów i z autobusów. Gmina Głuszyca, która została szczególnie dotknięta efektami powodziowymi, ma świeżo wyremontowaną drogę wykonaną dzięki m.in. programowi schetynówek, choć w niewielkiej części patrząc się na ogólne koszty wydane na remont, ponieważ całkowity koszt przebudowy ulicy Kolejowej to 650 tysięcy złotych, z czego dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg to 80 tysięcy złotych. Ulica Kolejowa w gminie Głuszyca. Wykonaliśmy remont tej drogi, koszt 650 tysięcy złotych. Wykonaliśmy nową nawierzchnię, odbudowaliśmy chodniki, wykonaliśmy również poręcze balustrady wzdłuż takiego jednego odcinka na tej drodze. To jest około 150 metrów bieżących. Częściowo barierki już były nowe, ale częściowo my wymieniamy ze swojej strony właśnie te stare. To jest pierwsza rzecz, jakiś etap zakończony prac. Wykonaliśmy jeszcze sygnalizację dla pieszych.
tutaj przed szkołą, która się mieści akurat przy tej ulicy, jak również przy skrzyżowaniu na osiedle Głuszycy. To zwiększy bezpieczeństwo nie tylko osób, które mieszkają na osiedlu i bardzo często korzystają z tamtej drogi, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo uczniów. A dlatego, że przy drodze znajduje się szkoła podstawowa numer 3 i myślimy, że poprawi to znacząco bezpieczeństwo i komfort uczęszczania tych najmłodszych do szkoły. Ciekawie za to wygląda projekt budowy drogi w gminie Czarny Bór w Witkowie, gdzie prace mają rozpocząć się w sierpniu, a zakończenie ma nastąpić w październiku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie obecny stan drogi, która bardziej przypomina polny dukt niż drogę należącą administracyjnie do powiatu. Pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskaliśmy kwotę 194 tysięcy złotych. Rozstrzygnęliśmy już w tej chwili przetarg na wykonanie kilometra tej drogi. Oczywiście ona w tej chwili wygląda tak, jak wygląda. Jest to dosłownie droga gruntowa. Natomiast mam nadzieję, że już 15 października będziemy mogli się pochwalić tą nową drogą. Ogólny koszt to jest 260 tysięcy złotych. Znajdujemy się akurat na drodze powiatowej, która znajduje się w gminie Czarny Bór, a dokładnie w Witkowie. Z kolei w gminie Stare Bogaczowice, które również ucierpiały podczas powodzi, wyremontowane zostały odcinki drogi powiatowej od Nowych do Starych Bogaczowic oraz w Cieszowie. W gminie Stare Bogaczowice wykonaliśmy 3,5 km drogi. Były to akurat środki pochodzące z tak zwanych powodziówek. Koszt wykonania prawie 1 500 000 zł. Wykonaliśmy takie 3 odcinki w Nowych Bogaczowicach, w Starych Bogaczowicach i w Cieszowie. Nie sposób zapomnieć również o drogach, które są w granicach miasta Wałbrzycha, a które jeszcze do końca 2012 roku należą administracyjnie do powiatu wałbrzyskiego. W zarządzie powiatu wałbrzyskiego znajduje się blisko 30 km dróg, które są na terenie gminy Wałbrzych. 10 km tych dróg w ciągu ostatnich 5 lat zostało wyremontowane, to jest na kwotę 10 milionów, więc to są główne ciągi komunikacyjne, to jest Piłsudskiego, to jest Aleja Wyzwolenia, to jest Wysockiego, no i w zeszłym roku remont na przykład na Wyszyńskiego. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.